gra. 616 Games. Promocja na talety 50%. Znajdujemy się w... Co ja widzę, widowie? Chyba w sklepie z kiblami. Jeszcze kanapeczka jakaś jest. Jest pierwszy klient. Steven. Dobry wieczór, w czym mogę pomóc? Moja żona chce nową toaletę, chce kupić najtańszą w kolorze niebieskim. Mamy niebieską porcelanową toaletę, cena to $80 i masz 3 miesiące gwarancji. Perfekcyjnie, tu są pieniążki, czy mogę wziąć kibelek do auta? Tak, mogę pomóc. Dawaj, sianko. Chyba o to chodzi. Ale ma furę i najtańszy kibel? Przecież nie będzie z niego jadł? No wiadomo, no, ale co ty masz na łeb? Jezus. Chyba się nażarł jakieś nutelli czy coś. Przecież ten streamek sponsorowany z nakładką miał być za jakiś czas, a widzę, że Lion to chyba tytułową gierkę zapuścił specjalnie pod produkt. Może tworzenie gier będzie standardem w branży. Czekam na DLC Nivea do Iambra. Jezus. Żebrak. Znowu ty czego chcesz? Proszę przyjacielu, czy mogę skorzystać z łazienki? Wybacz, ale jest to tylko dla klientów. Ale naprawdę potrzebuję, to będzie tylko krótka minuta. I powiedziałem już nie, proszę odejść. No i też mi gorzej. Znaczy się kurde, no by zasrał wszystko i umorusał. Czy on ma ręce nawet w gównie. Wyjdzie ci za klamkę i potem to sprzątaj. Gdzie toaleta w ogóle jest, żeby sprawdzić, czy może tu jest toaleta? Chyba czyściutka póki co. Zostawił. Pierdla po sobie. No, jako tako powiedzmy czysto, tylko śmieci trzeba wyrzucić. A tu jeszcze chłop stoi, ale jest zablokowany, nie pójdę. Póki co przynajmniej. Nie, pierdol. Ale to nawet nie do łazienki, no. To do nowki produktu, przecież to nawet nie jest podłączone do kanalizacji. Skurwysyn. Ostatni raz nasrał. Najgorzej. Przynajmniej mógł kazać posprzątać przed rękodziełem. Bo teraz trzeba ubrać rękawiczki foliowe. No weź no. No co ja z tym zr... A, zwłoki trzeba wyrzucić. Chyba wyrzucić. Muszę posprzątać toaletę. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał kupić, jak jest w takim stanie. No to co? Nawet bez rękawiczek. Do łapki. A. Wiadro. Cześć, witam. Cześć. Mam pytanie. Czy będzie o, moje letnie auto? Przyszedł. Nie. Będzie moje zimowe auto, jak wyjdzie. Jest i on. A, ale chyba tylko przyszedł. To nie on. On przyszedł zerknąć, chciał kupić. Myślałem, że to był główny bohater tej gry. Zawitał do sklepu. A to klient. No wiem, że wiadro straciłem, ale co no? Ale to, że on wziął do wiadra, to jeszcze raczej woń jakaś się z tego unosi. Obstawiam. Walter? Ty no, chyba Walter. Czy jeszcze czegoś pan potrzebuje? Czy ten produkt dobrze przetka taletę? Mamo, on wpierdala sobie takie do bułki i mówi, że hot dogi wpierdala. Już. Tak, tak, przetka taletę zajebiście. To jest najlepszy produkt, by przetykać talety i kosztuje tylko $5. Świetnie, moja żona będzie zadowolona. To są pieniążki. Dobrej nocy. No. O, to chyba w moim brzuchu, ale zeżarłem już tą kanapkę trochę za wcześniej. Guess that tuna sandwich didn't do me any good. A, czyli to już wlicza. Potrzebuję się załatwić. Ja jestem kulturalny i spuszczę po sobie wodę i wyczyszczę. Co jest? Oh my gosh. Holy shit. Oh shit. Jak ktoś je teraz to. Mój Boże, przetrwałem. O, no, poszło. To jest główny bohater. Tylko czemu się przysrał? Przecież
A, zabiłeś City Beggar, że tego żebraka, on był mój? Ja powinienem go zabić. Nasrał w moim sklepie, ja musiałem go zabić, nie miałem wyboru. To nie ma znaczenia? Teraz... połkniesz to gówno. Jakaś kontra? Nie, no zazwyczaj były trzy scenariusze możliwe. Co zrobić? Czy przywołać arcyma... A, widzisz, to nie koniec. Co to za miejsce? Co tu się kurwa dzieje? Ja wiem, ale nie wygląda za czysto. Mnich. Baż tak niebo wygląda. To jest ten, którego zabiłem. Unosi się. Żebraku, jesteś tu? Myślałem, że nie żyjesz. Prowadzę królestwo gówna, teraz tu utknąłeś. Jak się stąd wydostać? Proszę, pomóż mi. Żeby się stąd wydostać, musisz wybrać jedną z trzech ścieżek, żeby odzyskać trzy gówniane błyskotki. Czyli mam odzyskać biżuterię i przynieść ją do ciebie i wtedy jestem wolny. Dokładnie, przynieś mi trzy gówniane dżewelsy i pozwolę ci odejść. Kurde. To chyba trochę głębsza gra niż poprzednie części. Jeden. Silver Sheep. Proszę. Jeden. Jeszcze dwa. A to co? A, widzisz. No z tym trochę łatwiej. Łapki. Nie od samego początku, mam nadzieję. Jakiś checkpointik, czy co? Dobra, git. Za ciężkie. Czwarty. Kurde no, mogłem wcześniej przebiec pomiędzy te dwa. A teraz coś szybciej się to aktywuje. Dobra, to powolutku, bez ryzyka. Ostatnia prosta to była. No, jakiś potwór. A, to trap. Nie wiem. Coraz dziwniejsze są te części. Opisałem, że tknąć tego nie można. To nie są platformy. Tylko to są bulety. Tutaj już ostrożnie, bo od samego początku zacząć to trochę czasu będzie za dużo straconego. Więc po jednym. Nie, no mam nadzieję, że nie trzeba wracać. Tylko jest jakiś tepek. Widzę go. Diamond shit. To wydaje mi się, że ten był najciężej zdobyć. Reszta powinna być kapkę prostsza. Masz. Ta, i teraz będzie złoty, który będzie coś pomiędzy tym a tym, jeśli chodzi o poziom trudności pewnie. Albo zwykły labirynt. Nazywał się Maze. O kurwa, strażnik. Idzie. Nie wiem, czy nie robię kółek. Pewnie robię. Byłem tu? O, jest. Golden shit. A, widzisz. Jeszcze trzeba wrócić. Mam nadzieję, że za pierwszym się uda, bo nie spamiętałem za bardzo ścieżki. Tu w lewo i w prawo i chyba jest wyjście. W lewo. I... brawo. Zrobione! Wypuść mnie z gównianego królestwa. Gratulacje! Byłeś tym jedynym, który odzyskał trzy nieskończone gemy gówna, czy coś takiego. O nie. Wstałem. Tylko z syfu narobione jest tu niestety. Ktoś zdemolował sklep. A tu śmierdzić musi. O, mój Boże, zajmie mi to rok, żeby posprzątać całe to gówno. Jest i on. Starcie, podejście numer dwa. Myślisz, że udało ci się uciec? Ode mnie się nie da uciec.
I teraz są trzy opcje. Pierwsza opcja. Use the power of the infinite sheet jewels. Use the power of boldness. Łysości. Use the power of flaming fart. Lecimy wszystkie scenariusze, ale zaczniemy od bycia łysym. I need to confess something. Jak to? Muszę się do czegoś przyznać. Jestem łysy. O, chuj, ale glaca. Oślepia go ta łysina. Aj. Chyba niewystarczająco. Nie wiem, dziwne są te gry, kurde. Pokaż swoją łysinę, no to patrzysz, ja nie jestem łysy. Czemu tyle ludzi? Czekaj, to tworzyli? To są osoby, które to tworzyły, czy twórcy, co testowali albo grali? Nie wierzę, że tyle osób to tworzyło. Bardziej chyba twórcy testowali albo zagrali po prostu. Kolejne podejście, drugi scenariusz. Flaming fart, spróbujmy. Nie, to piksele tylko. Kogo ta ręka? Przeżyłem. Lepsze niż poe? No nie przesadzajmy, no. Bez przesady, kolego. Co? Aż tak to nie. Ale niż Hogwarts Legacy to już tak. Czemu nie podobał mi się Hogwarts? Na starcie fajny był, ale potem się człowiek strasznie przytłoczony dialogami czuł. Gdzie nie poszedłeś, to musiałeś słuchać pierdolenia w kółko, więc to było irytujące już po czasie trochę. To wydaje mi się, że jest najmocniejsze, no bo po to się tyle pociliśmy. Infinite Sheet Jewels. Oj, znam to ułożenie rąk. I invoke the power of the infinite sheet jewels. O, z poprzedniej części! Postacie. Kapitan... Nie wiem, jak to kapitan. Gówno ryka, no. Zawsze jak te części wychodzą, to są tak podklejane, że wola Boga. Dobre, dobre, brawo! Zajebiste to było! To było zajebiste, nie powiem! Jezus. Koniec. No i w sumie to tyle, bo są dosyć krótkie gierki. Na pół godziny, 20 minut.